Jest wiele wątków, które chcemy tutaj poruszać i łączyć ze sobą wiele wątków. Pierwszym z nich jest integracja, taka najbliższego sąsiedztwa, ponieważ my też lokalizujemy się w takiej dzielnicy, która jest często pomijana. Jest to dzielnica, gdzie tych sąsiedzkich inicjatyw jest mniej i ludzie się mniej integrują, dlatego chcieliśmy zrobić coś dla tych naszych najbliższych sąsiadów. Wychodzimy naprzeciw potrzebom mniejszości, czy ukraińskiej, czy białoruskiej, ale też hinduskiej, wszystkim. I też chcieliśmy, żeby ci ludzie też znaleźli miejsce dla siebie, w którym mogliby się integrować. I trzecia rzecz to jest tak też stricte estetyczna. Chcieliśmy też trochę zrewitalizować podwórko, przy którym pracujemy, czy też po prostu chcieliśmy, żeby nam było przyjemniej, żeby mieszkańcom też było przyjemniej. Jutro będziemy działać w ramach Dnia Dziecka. Będzie to drugie otwarcie wspólnego podwórka w tym roku. Planujemy atrakcje tylko dla dzieci. Będziemy się bawić przez kilka godzin. Zaprosiliśmy do współpracy m.in. naszych sąsiadów z księgarni, którzy już od 11 będą czytać bajki. Planujemy też takie zajęcia z animatorami, m.in. właśnie kolorowanie naszej kolorowanki, która powstała na ścianach. Bawić się mogą wszystkie dzieci, nie jesteśmy ograniczeni w żaden sposób, zaproszony jest każdy, kto po prostu natknie się na tą informację, czy to będzie nasz przyjaciel, znajomy, bliższy, dalszy, czy jest to mieszkaniec tej dzielnicy, czy innej dzielnicy, podwórko jest otwarte zawsze dla wszystkich.